W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jam jest Twój Bóg, uzdrawiam Cię. Ja jestem Twym lekarzem. Posyłam słowo Ja jestem Twym lekarzem. Tyś jest mój Bóg, uzdrawiasz mnie. Ty jesteś mym lekarzem. Posyłasz słowo i uzdrawiasz mnie. Ty jesteś mym lekarzem. Jezu, jedyny lekarzu, pragniemy prosić za młodymi o uzdrowienie duchowe, psychiczne i fizyczne dla nich. Przez przyczynę błogosławionej Chiary Luce Badano prosimy o uzdrowienie dla młodych dziewcząt, tych, które najbardziej się teraz pogubiły. Jezu, błagaj za nimi Ojca. Ojcze, źródło wszelkiego dobra, dziękujemy Ci za wspaniałe świadectwo życia błogosławionej Chiary Luce Badano. Chiara Luce ożywiona łaską Ducha Świętego i prowadzona światłem Jezusa, wierzyła niezłomnie w Twoją nieskończoną miłość, którą starała się odwzajemnić ze wszystkich sił, powierzając się z pełną ufnością Twojej ojcowskiej woli. Pokornie Cię prosimy, udziel również nam tego daru, byśmy żyli z Tobą i dla Ciebie. A jednocześnie ośmielamy się prosić, jeśli jest to zgodne z Twoją wolą, o łaskę całkowitego uzdrowienia fizycznego, psychicznego i duchowego dla młodych dziewcząt. Przez zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wszystkie święte, błogosławione, sługi Boże, dusze w czyśćcu cierpiące dziewcząt, otoczcie modlitwą i miłością wszystkie młode dziewczęta pogubione. Wyproście im łaskę, aby szły ze swoim krzyżem za Chrystusem, pełniąc wolę Bożą, do chwały zmartwychwstania. Amen. Przez wstawiennictwo błogosławionego Karla Kutisa. Błagamy Cię, Jezu, uzdrowienia dla chłopców,
uzdrowienie psychiczne, fizyczne i duchowe. Tak bardzo wielu pogubiło się w tym czasie. Rozdarci są wewnętrznie i zewnętrznie. Jezu, błagaj za nimi. Błagaj za nimi Ojca. Ojcze, Ty, który dałeś nam żarliwe świadectwo młodego błogosławionego Karla Akutisa, który z Eucharystii uczynił centrum swojego życia i siłę swojego codziennego zaangażowania, żeby inni pokochali Ciebie ponad wszystko. Proszę, za jego wstawiennictwem umocnij wiarę młodych chłopców. Ożywiaj ich nadzieję, odnawiaj ich miłosierdzie. Na obraz młodego Karla, który wzrastając w tych cnotach, żyje teraz w Twojej bliskości. Zechciej dać młodym łaski, których najbardziej teraz potrzebują. Ufam Tobie, Ojcze, i Twojemu umiłowanemu Synowi Jezusowi, Dziewicy Maryi, naszej najlepszej Matce. Ufam w orędownictwo Twojego sługi Karla Akutisa. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, błogosławieni sługi Boże, dusze w czyśćcu cierpiące chłopców, otoczcie młodych chłopaków swoją modlitwą, miłością i troską, aby szli ze swoim krzyżem za Chrystusem, pełniąc wolę Bożą, do chwały zmartwychwstania. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki.